Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zaraz ktoś skomentuje, ale sapiesz. Sapię, bo wchodzę pod górę. Moi drodzy, wtarabaniłem się już prawie na 1000 metrów nad poziomem morza. Wszedłem z Piwnicznej jakiś czas temu i już docieram praktycznie rzecz biorąc do celu mojej wyprawy, czyli kapliczki pod Niemcową. Chciałbym zobaczyć panoramę z owego miejsca, tym bardziej, że samo to miejsce, czyli Niemcowa, jest związana z bardzo piękną i ciekawą historią, o której możemy przeczytać w książce Marii Kownackiej pod tytułem Szkoła nad obłokami. I zapomina się już właśnie o różnego rodzaju przedsięwzięciach czy ludziach, którzy bardzo mocno wierzyli w to, że edukacja młodego pokolenia będzie owocować w przyszłości bardzo światłymi ludźmi. Jeszcze wczoraj całe niebo było zasnute bardzo ciemnymi chmurami i raczej nie ufając ostatnim prognozom pogodowym, wcale nie miałem pewności, czy uda mi się dzisiaj wyjść w górę. Muszę powiedzieć, że miałem obawy dotyczące owego podejścia, czy dam radę i czy nie skończę tego po kilkunastu metrach zaraz po wejściu na szlak. No, całe szczęście okazało się, że nie jest tak źle z moją kondycją, chociaż oczywiście jakieś tam sapanko będzie i nadal słychać. A jak się okazuje, to tylko były moje pobożne życzenia, że jestem już na wysokości około 1000 metrów, bowiem jestem na kamiennym groniu 785 metrów nad poziomem morza. No to jeszcze przede mną kawał drogi i kawał podejścia. Mi się dojść do pierwszego z miejsc. Kosztowało mnie to sporo wysiłku. Jak widzicie, jestem zlany potem, ale od dawna nie chodziłem po górach. Jako fotograf nizinno-bagienny, czyli nawet depresyjny, fotografujący gdzieś z poziomu tafli wody, to jest to bardzo interesująca i ciekawa wyprawa. Możecie zapytać, Marku, a dlaczego wchodziłeś tutaj i po co w ogóle ta wycieczka? No po pierwsze, po to, żeby zmienić otoczenie. Nic tak nie wtłacza w kolejny zwykłego, prozaicznego myślenia, jak robienie nieustannie tego samego. Zatem wycieczka w góry to jest z jednej strony zmiana miejsca, okoliczności, w których się poruszam, w których się na co dzień znajduję, a z drugiej strony troszeczkę jest to też sprawa zawodowa. Ponieważ zgodziłem się poprowadzić warsztaty przy okazji projektu, który prowadzi tutaj Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej, poświęcony książce dla dzieci, Szkoła nad obłokami. Być może część pośród was zna imię i nazwisko pisarki Maria Kownacka, chociażby Plastuś, nie wiem, być może coś wam mówi, może Rogaś z Doliny Roztoki, ale na pewno już wam nic nie mówi Szkoła nad obłokami. Szkoła nad obłokami to miejsce, które istniało przez kilkadziesiąt lat, od końca lat 30. do początku lat 60. Tutaj na polanie obok była to szkoła dla dzieci, które mieszkały w tej okolicy i właśnie przypomnieniu owego miejsca, przypomnieniu owej książki służą warsztaty, które są elementem większej sesji. Ja natomiast będę opowiadał tutaj o fotografii krajobrazowej. Rzecz jasna,
prowadząc takie warsztaty, nie można pozwolić sobie na improwizację, to znaczy na to, by pójść w teren nieprzygotowanym. Dlatego też mapa, dlatego też wędrówka, rozpoznanie owego miejsca, po prostu pod kątem, gdzie warto się zatrzymać, aby pokazać intrygujące kadry, które mogą wykonać uczestnicy warsztatów. Jeżeli będziecie mieć okazję, to warto sięgnąć do owej książki, pomimo tego, że jest to książka dla dzieci. Ale może warto sobie przypomnieć czasy, w których dzieciakom zależało na nauce i dorosłym zależało na tym, żeby uczyć dzieci. Nie jest to wbrew pozorom taka łatwa książka do przeczytania, bowiem mnóstwo jest tam gwary góralskiej, ale wydaje mi się, że warto. Warto sięgać i przypominać sobie, jak to drzewiej bywało. No i dotarłem na Niemcową, 1001 metrów nad poziomem morza, także naprawdę jestem z siebie dumny. Teraz jeszcze szybki trucht do szkoły pod obłokami, potem powrót i znowu do piwnicznej. Właśnie dla takich fragmentów jak ten kocham góry i lubię górskie wędrówki, kiedy mamy piękne, otwarte widoki, cudowne światło, piękne chmury, wszystko się bardzo ładnie układa. I udało mi się dojść do miejsca, w którym działała owa szkoła nad obłokami. Jedyną pamiątką, która dotrwała do naszych czasów, jest owo przyziemie domu. Natomiast tutaj mamy ufundowaną w 2003 roku tablicę upamiętniającą tę niezwykłą szkołę. Doszedłem do tego miejsca o jak najlepszym czasie. Dopiero przed chwileczką było tutaj piękne światło, które wyrysowało cudownie napisy na owym cokole, na owym pomniku. No i do tego przepięknie udało mi się dołączyć też gwiazdkę, którą zrealizowałem za pomocą mocno domkniętej przysłony. Przypadek. Ale moi drodzy, też i szybkie działanie, po prostu szybkie działanie, czyli mnóstwo rzemiosła. Pomysł od zobaczenia światła do pomysłu musi minąć zaledwie kilkanaście sekund, bowiem światło nie będzie czekać. Rzemiosło, rzemiosło i jeszcze raz rzemiosło. Oczywiście wsparte też wizją. Jestem bardzo zadowolony z tej wędrówki, moi drodzy, bowiem byłem, zobaczyłem, oceniłem i słuchajcie, wiem teraz, jak się zabrać do pracy na warsztatach. Wiem, które miejsca wybrać po to, by powstały tutaj ciekawe opowieści. A z drugiej strony bardzo mi się też ta wycieczka spodobała, ponieważ nie tylko powinienem namawiać innych do przekraczania stref komfortu, ale także powinienem te strefy komfortu sam przekraczać i ta wycieczka była fantastycznym doświadczeniem. I to już wszystko w tym odcinku markowego vloga o fotografii. Dziękuję Wam serdecznie za to, że doszliście do szkoły pod obłokami razem ze mną. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zachęcam do pozostawienia kciuka w górze. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i oczywiście osoby, które są zainteresowane tematyką szkoły nad obłokami, zapraszam do linku w opisie tego filmu, gdzie umieszczę materiały z konferencji, która była poświęcona temu wydarzeniu, tej książce i pisarce. Także trzymajcie się cieplutko, do miłego zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!